Putin lubi porównywać się do Piotra Wielkiego, ale chyba bliższa byłaby mu Katarzyna II. Podobnie jak w przypadku Putina, panowanie carycy rozpoczęło się niespodziewanie. Katarzyna dołączyła do panteonu najwybitniejszych władców Rosji. Kobieta, którą historia zapamiętała jako Katarzynę Wielką, nie miała na imię Katarzyna i nie była Rosjanką. Urodziła się jako księżniczka Zofia Augusta von Anhalt-Zerbst, córka władcy niemieckiego zaścianka należącego do ówczesnego Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W wieku 16 lat wyszła za następcę rosyjskiego tronu Piotra III. W roku 1762 przejęła władzę i została carycą Rosji. Uważa się, że była bezwzględna, wydając rozkaz zamordowania męża. Reputacja Katarzyny, jednej z największych władczyni swoich czasów, była bezustannie niszczona. Była bezwstydną uzurpatorką czy modernizatorką, skupioną na dobru swojej przybranej ojczyzny. Korespondowała z Wolterem, była bardzo wykształcona i tak, miała mnóstwo kochanków. Niektóre opowieści to legendy, ale wiemy, że miała różnych kochanków. To nic niezwykłego. Monarchowie miewają faworyty, ale jeśli kochanków ma władczyni, robi się z tego sensację. Kształt Rosji drastycznie się zmienił. Pod rządami Katarzyny kraj powiększył się o terytoria Korony Polskiej, Krymu, Księstwa Litewskiego i dzisiejszej Białorusi. Rosja zawsze uważała się za mocarstwo, ale to za rządów Piotra, a nie później Katarzyny, Europa zaczęła zwracać uwagę na potęgę i zamiary tego państwa. To był wielki okres w dziejach Rosji. W tym czasie Rosja konsolidowała swoją armię, rozwijała się i wywierała ciągłą presję na Imperium Osmańskie. Co ciekawe, wtedy zupełnie zmieniło się jej postrzeganie przez Europę. Triumf Katarzyny polegał na zmianie wizerunku Rosji na świecie, a w polityce wizerunek jest wszystkim. Uważa się ją za oświeconą autokratkę z obsesją na punkcie Zachodu i doskonalenia systemu władzy. Nie znam innego władcy, który panowałby 20–30 lat i stawał się coraz lepszym. Katarzyna Wielka jest tu doskonałym przykładem.